Chciałbym prosić wszystkich, żebyśmy zajmowali tylko tutaj miejsce na chodniku, nie wychodzili na ulicę. Muszę odczytać też taką formułkę. Otwieram zgromadzenie publiczne. Informuję Państwa, że posiadanie niebezpiecznych, ostrych narzędzi i innej broni, używanie otwartego ognia oraz zasłanianie twarzy jest zabronione. Otwieram demonstrację. Przekazuję mikrofon Mirkowi. Zejść z linii strzału. Mikrofon się wystraszył. Dzień dobry, kochani. Witam was, dzieci Placu Dąbrowskiego. Witam was z bardzo ważnego powodu. Jak wiecie, to jest dobra wiadomość, ale jest zła. Dobra, że na ponad 10 tysięcy sędziów w Polsce tylko 18 kandydatów zgłosiło się jako chętni do zasiadania w KRS-ie. Halo? Jest. Przepraszam, to jest sprzęt, jest mróz, tak może się zdarzać. To jest bardzo dobra informacja, bo znaczy, że mamy bardzo, bardzo etyczne środowisko sędziowskie i że możemy na sędziów liczyć. Zawsze znajdzie się jednak jakaś czarna owca, która dla własnej kariery, dla blichtru, dla większych pieniędzy podejmie się robić rzeczy, które są nieetyczne. Odczytam apel, który przygotowaliśmy w tym celu na dzisiejsze spotkanie. Wzywamy sędziów do rezygnacji z kandydowania do Krajowej Rady Sądownictwa. Na około 10 tysięcy sędziów, tylko 18 osób zgłosiło się do tej 15-osobowej rady. Wpływy kandydatów do KRS nie ma łódzkich sędziów. Łódzkie środowisko sędziowskie nie po raz pierwszy okazuje solidarność i niezłomność. Dziękujemy wam za to bardzo. Sejm może zatwierdzić kandydatury sędziów do KRS już w najbliższym posiedzeniu we wtorek. Jeżeli kilkoro z nich zrezygnuje, wybory się nie odbędą i obronimy sądownictwo przed przejęciem przez ludzi Zbigniewa Ziobry. Potrzebujemy tej mobilizacji, bo nasza kampania została ocenzurowana. Kampania Akcji Demokracja. Dlatego pomagamy im w tej chwili. Staniemy w ten poniedziałek i będziemy protestowali, będziemy mówili, przypominali, kto zdecydował się kandydować. Ja będę wyczytywał nazwiska. Jeżeli pozwolicie, to po każdym wyczytanym nazwisku wyskandujmy to, co jest napisane na tym banerze. Kandydacja minie, wstyd pozostanie. Zbigniew Łupina, Biłgoraj. Kadencja minie, wstyd pozostanie. Leszek Mazur, Częstochowa. Kadencja minie, wstyd zostanie. Teresa Kurcyjusz-Furmaniak, Gliwice. Kadencja minie, wstyd zostanie. Jarosław Dubicz, Gorzów Wielkopolski. Kadencja minie, wstyd zostanie. Rafał Puchalski, Jarosław. Kadencja minie, wstyd zostanie. Grzegorz Furmankiewicz, Jasło. Kadencja minie, wstyd zostanie. Ewa Łąpińska, Jaworzno. Kadencja minie, wstyd zostanie. Dagmara Pawełczyk-Woicka, przepraszam, Kraków. Kadencja minie, wstyd zostanie. Maciej Nowacki, Olsztyn. Kadencja minie, wstyd zostanie. Marek Jaskulski, Poznań. Kadencja minie, wstyd zostanie. Mariusz Witkowski, Siemianowice. Kadencja minie, wstyd zostanie. Joanna Kołodziej-Michałowicz, Słupsk. Kadencja minie, wstyd zostanie. Robert Pawełewicz, nie, Palewicz, przepraszam. Tarnobrzeg, Pelewicz, Robert Pelewicz, Tarnobrzeg. Kadencja minie, wstyd zostanie. Dariusz Drajewicz, Warszawa. Kadencja minie, wstyd zostanie. Jędrzej Kondek, Warszawa. Kadencja minie, wstyd zostanie. Maciej Mitera, Warszawa. Kadencja minie, wstyd zostanie. Paweł Styna, Wieliczka.
kadencja minie, wstyd zostanie. Remigiusz Guz, Włodzisław Śląski. Kadencja minie, wstyd zostanie. Moi drodzy, są z nami przedstawiciele łódzkiego sądownictwa. Jest pani sędzia Wiesława Kuberska oraz pani sędzia Ewa Maciejewska. Ja bardzo chciałbym prosić obie panie, żeby przyszły i powiedziały nam trochę o sytuacji w łódzkim sądownictwie i o tym, jak łódzcy sędziowie odnoszą się do tego wszystkiego, co w tej chwili się dzieje, a przeciwko czemu protestujemy. Pani Wiesławo, pani Ewo, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór, proszę Państwa. Nazywam się Wiesława Kuberska, jestem prezesem Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Jestem sędzią Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Proszę Państwa, szczęśliwie, jak Pan Mirek powiedział, z łódzkiego sądownictwa nikomu nie przyszło do głowy kandydować do KRS. Ale to nie jest do końca pocieszające, dlatego że proszę Państwa, z tych nazwisk, które tu zostały odczytane, znam kilka osób osobiście. I to jest, może pozwolicie Państwo, że zacznę od takiej osobistej refleksji, przejdziemy od szczegółu do ogółu. Poprawiłam nazwisko wyczytywane, Robert Pelewicz, ponieważ znam człowieka osobiście. No znała, wydawało mi się, że w miarę, no, czy oceniałam jego cechy charakteru, nie może jakoś tak górnolotnie i tak super. Uważałam, że to jest człowiek, który lubi być blisko władzy, ale nie myślałam, że do tego stopnia. Zatem proszę Państwa, zaczynając od takich rzeczy najbardziej osobistych, to ta sytuacja z KRS-em i nie tylko z KRS-em, o czym za chwilę, to są także nasze takie dramaty, małe dramaty osobiste, bo człowiek po latach zaczyna odbywać takie rozmowy, że mieliśmy kolegę, był kolega, nie ma kolegi. A zatem to, że nie ma złodzi, to jest jedna rzecz, ale to są wszystko sędziowie, sędziowie tego kraju, sędziowie, którzy wszyscy składali to samo ślubowanie i wszyscy powinni się tak samo zachować. Proszę Państwa, odbył się zjazd delegatów, przedstawicieli poszczególnych oddziałów justicji. Jak możecie Państwo się przekonać w internecie, zjazd delegatów ustosunkował się do tych osób, które kandydują do KRS-u. Na zjeździe tak się zdarzyło, że było, bo niestety to większość tych kandydatów, tak jak ja, może powiedzieć, że należy do justycji, proszę Państwa. To jest drugi dramat. Jakby się okazuje, że nasze stowarzyszenie, tu przechodzę już do rzeczy troszkę ogólniejszej, stowarzyszenie, które chcieliśmy, żeby było jak największe, liczące ponad 3000 osób, no okazuje się, że jest stowarzyszenie, właściwie mamy w tej chwili jakby dwa stowarzyszenia, bo do niedawna członkiem stowarzyszenia był wiceminister Piebiak, no ale szczęśliwie usunięty już prawomocnie decyzją właśnie zjazdu delegatów, ale nadal te osoby, które jak Marek Jaskulski na przykład, tutaj dzisiaj też wyczytany, to są członkowie justicji. I w ramach rekomendacji przy ich nazwiskach także pojawia się, że są członkiem justicji. I teraz znowu trochę refleksji osobistej, ale już na tym wyższym poziomie. W pewnym momencie, jak się dowiedziałam, że Jaskulski startuje do KRS-u, to przez weekend chodziłam po domu z taką myślą w głowie. Czy ja mam nadal być członkiem justicji, jeżeli on z justicji kandyduje do KRS-u i powołuje się na to, że jest taki doświadczony społecznie i taki zaangażowany, będąc członkiem justicji. Ale te myśli przepędziłam, bo nie wolno zostawiać stowarzyszenia. Nasz łódzki oddział będzie obchodził teraz, proszę Państwa, rejestracja w marcu, 25 lat temu się odbyła, w związku z tym 25-lecie. I szkoda tego naszego stowarzyszenia zostawiać właśnie takim ludziom, ale to jest następny rys, proszę Państwa. No niestety okazuje się, że no po prostu całe środowisko jest tak duże, że jak w całym społeczeństwie mamy pęknięcia również w ramach samego stowarzyszenia. I chciałabym, żebyście Państwo mieli to na myśli, to na uwadze, kiedy czytacie takie kolejne komunikaty. Bardzo zresztą Ministerstwo Sprawiedliwości lubi
się tym chwalić, że ich kolejny kandydat na przykład na prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi to członek Justicji. No może zobaczymy, co dalej z tym zrobimy, ale proszę Państwa, jest to pęknięcie, ale wrócę do zebrania delegatów. Żeby tak trochę było bardziej po sędziowsku. Jeden z delegatów był delegatem, jako członek Justicji przyjechał w ramach wyboru, a druga pani przyjechała jako obserwator. To tak pani, która ze Słupska jest zgłoszona do KRS-u. I proszę Państwa, poprosiliśmy ich o zebranie delegatów, aby wyjaśnili swoją postawę, dlaczego się zdecydowali w takich czasach, w takiej sytuacji, przy takim naruszeniu podstawowych zasad konstytucyjnych kandydować do KRS-u. Proszę Państwa, nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Nie było nawet jakiejś odwagi, żeby powiedzieć jasno i konkretnie dlaczego. Na pewno nie podali żadnych powodów ideologicznych. Marek Jaskulski po prostu bąknął pod nosem, przepraszam, ale tak to wyglądało, bo takie ma poglądy i już. I to było wszystko. No i proszę Państwa, to niestety to daje nam podstawę do tego, aby uznać te osoby za niegodne bycia członkami stowarzyszenia i myślę, że poszczególne oddziały będą podejmowały ten temat i to w ramach swojego stowarzyszenia będziemy próbowali wyprostować, tak jak zrobiliśmy z wiceministrem Piebiakiem, przestał być członkiem stowarzyszenia. Natomiast, no proszę Państwa, część osób jest spoza stowarzyszenia i ja nie umiem znaleźć innego uzasadnienia dla tych działań, jak tylko zwykłe parcie na władzę, na uposażenia, być może jakieś obietnice, nie wiem, zasiadania w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, jakieś długofalowe. Proszę Państwa, jest wśród tych kandydatów Rafał Puchalski, sędzia z Jarosławia. Tutaj pan Mirek przeczytał to. To też druga osoba, kolejna osoba, którą znam. I proszę Państwa, no proszę popatrzeć, czyż to nie jest droga karierowicza? No bo inaczej chyba tego nie można określić. To jest sędzia sądu rejonowego. Mężczyzna po 40. Co w przypadku mężczyzn sędziów, i ja nie jestem żadną feministką, ale znam swoją wartość, to oznacza, że jak jest nadal w sądzie rejonowym, prawda, kobietom jest trudniej, mimo wszystko, mimo że to środowisko jest sfeminizowane, to kobietom jest trudniej awansować, bo jak popatrzycie, to jednak jest więcej na stanowiskach takich administracyjnych mężczyzn. Czyli jest już mężczyzna, który jest w średnim, pięknym, wspaniałym wieku, jest sędzią sądu rejonowego. Idzie na delegację do ministerstwa, bo to jest jeden z tych delegowanych i proszę Państwa, no dzięki tej ustawie zyskuje taką szansę, że na dzisiaj możemy powiedzieć tak, jest dominowanym sędzią sądu rejonowego, delegowanym do orzekania w sądzie apelacyjnym w Rzeszowie i prezesem Sądu Okręgowego w Rzeszowie, proszę Państwa, i jest członkiem, kandydatem do KRS-u. No czyli po prostu ekspres odbija sobie facet, nie wiem, 15 lat służby w sądzie rejonowym, kiedy się może nie zrealizował, no nie został doceniony. I tak to wygląda, proszę Państwa. Nie ma tam żadnego pomysłu z tej grupy osób, nie ma, to nie są ludzie doświadczeni społecznie, doświadczeni zawodowo, w tym sensie, że po jakimś piastowaniu urzędów w administracji sądowej. Ja nie słyszałam, aby ci ludzie, mówię o Jaskulskim na przykład, mieli jakieś genialne pomysły na reformę sądownictwa i w tym KRS-ie będą na przykład reprezentować jakąś taką inicjatywę, która pozwoli to wytłumaczyć, dlaczego tam są. A zatem to tak wygląda, proszę Państwa. No i niestety niedobrze to wygląda. No całe szczęście, że to tylko tyle osób. Ja Państwu, jakby kończąc ten wątek, bardzo serdecznie dziękuję za to, że doceniacie to, że to nie są łódzcy sędziowie.
I chciałabym, o podwórku łódzkim to jeszcze powiedziała moja koleżanka z Sądu Okręgowego i teraz przejdę na kwestie właśnie związane z tym, że co prawda z Łodzi nie ma delegatów, znaczy kandydatów do KRS-u, ale mamy nowego prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi. Miejsce odwołanego prezesa Krzysztofa Kacprzaka, który sprawował tą funkcję dopiero od 2015 roku, właściwie w połowie kadencji, może nawet nie. Sąd się bardzo zmienił organizacyjnie pod jego rządami. No i doszło do odwołania prezesa i na to miejsce został powołany sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, mojego sądu. Facet, z którym siedzę w jednym pokoju, proszę Państwa. Decyzja jego zaskoczyła nas wszystkich i dla mnie jest to dodatkowa przykra sytuacja, dlatego że siedzę z nim biurko w biurko. Będzie nadal orzekał w naszym wydziale. Proszę Państwa, jest członkiem także Stowarzyszenia Justicja i to jest dla nas kolejny problem. Ale w Sądzie Okręgowym dzieje się i sędziowie Sądu Okręgowego, pamiętacie Państwo, w zeszłym roku podjęli już taką uchwałę a priori, jakby wyprzedzającą te możliwe decyzje kadrowe i wtedy już protestowali przeciwko odwołaniu ówczesnego jeszcze prezesa Krzysztofa Kacprzaka. I mimo tych zmian sędziowie Sądu Okręgowego nie ustają w swoich wysiłkach. Ja bym chciała poprosić panią sędziego Maciejewską, żeby podeszła tutaj do mikrofonu i na gorąco, bo dzisiaj się odbyło zebranie sędziów Sądu Okręgowego, powiedziała Państwu, co w tym zakresie słychać. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. W zasadzie to nawet dzisiaj nie odbyło się zebranie sędziów Sądu Okręgowego, tylko zgromadzenie sędziów Okręgu Łódzkiego. A różnica jest taka, że w Sądzie Okręgowym w Łodzi orzeka 116 sędziów. I tych 116 sędziów w zasadzie trzykrotnie zbierało się na zebraniach i swoją opinię w różnych sprawach wydawało. Właśnie co do prezesa Kacprzaka. W połowie stycznia też podjęliśmy taką uchwałę, że no, nie będziemy wskazywać swoich kandydatów do KRS i prosimy wszystkich sędziów naszego okręgu, żeby nie kandydowali, nie podpisywali list poparcia dla kandydatów i już też jako zebranie sędziów, czyli 116 sędziów, wypowiadaliśmy się 26 stycznia, dokładnie miesiąc temu, jak oceniamy odwołanie prezesa Kacprzaka. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że jest już nowy prezes naszego sądu. Dzisiaj, proszę Państwa, było zgromadzenie przedstawicieli sędziów Okręgu Łódzkiego. Ja sobie policzyłam, że dzisiaj mieliśmy mandat do wypowiadania się w imieniu 400 sędziów, którzy orzekają w naszym łódzkim okręgu. Tych 116 w sądzie okręgowym i 10 sądach rejonowych, które są podporządkowane pod sąd okręgowy w Łodzi. To są dwa duże łódzkie sądy, Śródmieście i Widzy. To jest Zgierz, Pabianice, Kutno, Skierniewice, Łęczyca, Łowicz, Rawa Mazowiecka i Brzeziny. I łącznie, jeżeli się nie pomyliłam w rachunkach, to w tych sądach orzeka 400 sędziów i zgromadzenie przedstawicieli to jest taki organ, w którym jest reprezentowanych 60 sędziów okręgowych i 60 sędziów rejonowych, łącznie 120 osób. Oczywiście, żeby uchwały zgromadzenia były ważne, to musi być obecna przynajmniej połowa. Dzisiaj ja tutaj nie powiem nic, przepraszam, bo trochę emocje działały i one prawdopodobnie będą dostępne jutro, zresztą na pewno będzie o naszym dzisiejszym zgromadzeniu i uchwałach, które podejmowaliśmy, będzie informacja i na stronach internetowych sądu i na pewno w Onet Łódź będzie można przeczytać, bo tam wiem, że zawsze jest taka na bieżąco informacja, ale wydaje mi się, że było ponad 80 osób obecnych z tych przedstawicieli. I rzeczywiście to, co przeforsowaliśmy w pierwszej kolejności, to żeby w porządku obrad zająć się przede wszystkim kwestią zmiany prezesa, bo to jest coś, co nas no, bardzo i zbulwersowało i wzbudziło wielu emocji. I rzeczywiście dwie uchwały takie podjęliśmy. Wydaje mi się, że większością około 70 osób.
gdzie wyraziliśmy swój stosunek i co do odwołania prezesa Kasprzaka, i co do odwołania prezesów jeszcze w sądach rejonowych, dlatego że została również odwołana pani prezes Szczygielska z sądu rejonowego do Łodzi Śródmieścia, dwóch wiceprezesów tego sądu i wiceprezes sądu do Łodzi Widzewa. Natomiast pani prezes sądu dla Łodzi Widzewa zrezygnowała po tym, jak odwołano ono bez żadnej konsultacji z nią jej wiceprezesa i zrezygnowała również nasza pani wiceprezes. Także to jest całe takie grono tych prezesów, których postanowiliśmy poprzeć w naszych uchwałach i jak mówię, no zyskało to zdecydowaną aprobatę zdecydowanej większości i również wypowiedzieliśmy się co do tego, jak traktujemy przyjęcie funkcji po odwołanym prezesie, tym i odwołanych wiceprezesach i pani odwołanej prezes ze Śródmieścia. I powiem Państwu, że pan prezes Limiera powiedział, że zastanowi się tutaj. Powiedział, że przemyśli, że przyjmuje z pokorą, że nie ma poparcia sędziów. On przedstawiał nam swoją decyzję w ten sposób, że po prostu no, trzeba patrzeć do przodu, że jakby zgadza się z nami, że te wszystkie przepisy, które pozwalają na wymianę prezesów dowolną, no nie są zgodne z konstytucją, że bardzo dobrze ocenia pracę swojego poprzednika, no ale uznał, że sytuacja jest taka, jaka jest. Pan minister dokonał pewnego wyboru i trzeba iść dalej, tak? I w związku z tym przyjął tą funkcję, ale po tym jak nie otrzymał poparcia środowiska, to powiedział, że to przemyśli co dalej. No żadnych deklaracji wiążących nie złożył, ale myślę, że musi się tym przespać i może no, jutro albo za kilka dni dowiemy się, co dalej. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o KRS... Dzień dziękujemy! 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 Państwa, ale my wam dziękujemy. Ale my wam dziękujemy. Wam! No dobrze. Bo... Proszę Państwa, jeżeli chodzi o KRS, to ja może tylko krótko powiem, dlaczego my 15 stycznia jako Zebranie Sędziów apelowaliśmy, żeby nie kandydować i nie podpisywać list poparcia. Po prostu... KRS to jest taki organ kolegialny, który ma reprezentować trzy władze. Władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Oczywiście władza sądownicza ma większość w tym organie, bo tam jest 25 osób. Na tych 25 osób jest 15 sędziów i jeszcze prezes Sądu Najwyższego, pierwszy prezes Sądu Najwyższego i prezes Sądu Administracyjnego. I jakby nigdy nikt nie miał wątpliwości, że tych sędziów do tego KRS-u powinni wybierać sędziowie. My możemy się dyskutować, czy to powinno być w wyborach pośrednich, czy bezpośrednich, natomiast na pewno nie było wątpliwości, że to mają zrobić sędziowie. Ta zmiana jest taka, że my możemy tylko jako 25 sędziów podpisać komuś poparcie, tak? A później już nie mamy żadnego wpływu, czy ta kandydatura zostanie przyjęta, czy nie zostanie przyjęta, a jeszcze wiemy z arytmetyki sejmowej, że co najmniej 9 sędziów w tym KRS-ie wskaże no, ta partia, która w tej chwili jest partią rządzącą. Dlatego uznaliśmy, że nie będziemy brać udziału w takiej procedurze, gdzie nasz głos po prostu kompletnie się nie liczy i nie ma żadnego znaczenia. Uznaliśmy, że będziemy się starać angażować tylko tam, gdzie możemy coś zrobić. Na przykład będziemy prawdopodobnie starać się wchodzić do kolegiów sądów, bo kolegia sądów to jest ostatni organ, gdzie sędziowie mają coś do powiedzenia. Dzisiaj mieliśmy też wybory do przedstawicieli, do zgromadzenia przedstawicieli sądów apelacji łódzkiej i tam też bardzo dużo sędziów kandydowało i wybraliśmy tutaj swoich przedstawicieli, także my nie jesteśmy tak zupełnie na nie, tylko nie chcemy brać udział w czymś, od czego nas całkowicie odsunięto. I my uważamy, jeszcze tylko powiem ostatnią rzecz, bo jest zimno i pewnie, że niektórzy sędziowie się tak tłumaczą, że najważniejsza jest niezawisłość wewnętrzna. To jest prawda. Sędzia musi być niezawisły. Ale w Konstytucji mówi się o dwóch rzeczach naraz. O niezawisłości sędziów i niezależności sądów. I to wiele osób to myli, ale to są dwie różne rzeczy. Niezależność sądów traktujemy instytucjonalnie i dlatego nie możemy się zgodzić na to, żeby bez naszej opinii, bez naszej zgody wymieniać prezesów, żeby za nas wybierać sędziów do KRS-u, żeby wymieniać większość składu Sądu Najwyższego, a jeszcze do tego wprowadzać skargę nadzwyczajną, gdzie można zmienić wszystkie prawomocne orzeczenia, które wcześniej zapadały. No jeżeli się na to będziemy godzić dzisiaj,
to musimy się na to godzić w przyszłości. Jak przyjdzie inne będą wybory, inna partia wygra i powie, że zrobi dokładnie to samo. To nie na tym polega. No, sądy mają być władzą odrębną, więc dla nas nie powinno mieć żadnego znaczenia, kto rządzi. I no, my tutaj nie chcemy się angażować w politykę. Jesteśmy apolityczni, tylko po prostu bronimy tego, co jest nam potrzebne, żeby być niezawisłym, czyli tej niezależności sądów. Dziękuję. Dziękujemy! 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 Moi drodzy, naszym hasłem jest wolność, równość, demokracja. Na ostatnim spotkaniu, które odbyło się w piątek, prelegent zwrócił uwagę, że powinniśmy używać hasła wolność, równość, partnerstwo, rozumiane jako solidarność. I tak naprawdę to, co tu się w tej chwili dzieje, to pokazuje, że my krzyczymy wolność, równość, demokracja, ale myślimy o partnerstwie i myślimy o solidarności, bo jesteśmy tutaj solidarnie z naszymi sędziami, żeby im podziękować za to, że są naprawdę niezłomni. Mamy fantastycznych sędziów w Łodzi. Nie tylko sędziów, bo w ogóle przedstawiciele zawodów prawniczych w Łodzi są fantastyczni i zawsze są z nami, zawsze pomagają i zawsze stają w prawdzie. Podziękujmy im bardzo. Pani Wiesławie, to ja dziękuję Państwu w imieniu całego łódzkiego środowiska sędziowskiego. Jest minus 11, jest poniedziałek, a Państwo przyszliście tutaj, nawet gdyby przyszła tylko jedna osoba, a przyszedł tłum, jak dla mnie, na te czasy, na to miejsce, na ten czas. Ja bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Naprawdę jest nam potrzebne Wasze wsparcie, bo tak powiem, proszę Państwa, jestem po takich rozmowach w środowisku, przekrój różnych sędziów z różnych miast, z różnych części, z różnymi poglądami też na różne kwestie. Ale wszyscy jesteśmy jednego zdania. Brakuje nam w tej chwili na przykład takiego konstruktywnego wsparcia, chociażby na przykład ze strony gabinetu cieni, opozycji, która by na przykład mogła pokazać to w ramach Solidarności. I część z tych osób, które kandydują do KRS-u, może by się bardziej zastanowiła, co na przykład opozycja zrobi, kiedy dojdzie do władzy i jak odkręci to, co w tej chwili zostaje w taki sposób ustawione. A tak to, proszę Państwa, ci ludzie, no słyszeliście panią sędziego Maciejewską, która tak, no prezes, który już został prezesem, to teraz mówi publicznie do kolegów, koleżanek, sędziów, no przecież trzeba patrzeć do przodu, trzeba iść do przodu, w zasadzie wszystko inne się nie liczy. To znaczy co? To znaczy jak tak, przyjdą następne wybory, przyjdzie następna partia polityczna i nikt nie będzie miał zamiaru zmienić tego, co się już wydarzyło, wyprostować. Pewne rzeczy będą nie do odwrócenia, proszę Państwa, a właśnie gdyby była taka konstruktywna propozycja, to może część tych ludzi by się zastanowiła. Tak jak mamy tu w haśle, kadencja minie, wstyd zostanie. I wtedy by było tak może, kadencja minie, a nie tylko wstyd zostanie, konsekwencje będzie się tego ponosić na całe dalsze swoje życie zawodowe. Ale jesteśmy osamotnieni i nikt takich propozycji, a to aż się ciśnie na usta, żeby o tym mówić. I media, tak jak pan powiedział, i opozycja, organizacje pozarządowe powinny też mocniej o tym mówić. I to by poprawiło atmosferę wśród sędziów. To by nam bardzo pomogło. Dlatego Państwa dzisiaj tutaj obecność jest dla mnie osobiście i dla nas wszystkich koleżanek, kolegów, sędziów bardzo ważna. Bardzo, bardzo dziękuję. Zwyciężymy! 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 Kochani, ponieważ mróz upał, chciałem powiedzieć, naprawdę zelżał, w związku z czym bardzo proszę, ściśnijmy się raczej, tak trochę będzie nam cieplej. I jeszcze jedna wielka prośba, gdyby ktoś mógł wymienić Wojtka i Michalinę, bo oni już tutaj drżą mocno, to nie jest tak łatwo stać i trzymać w rękach ten baner. Chłopaki, dajecie radę, czy wymienić was też? Dają radę. Okej. Okay. Znowu coś siadło? Dobrze jest? Dobrze jest. Słuchajcie, musimy przyspieszać, bo naprawdę jest bardzo zimno.
Pani sędzio, minus 11 nas nie przestraszy, minus 20 nas nie przestraszy i jak mamy takie przykłady i mamy kogo bronić, to na pewno przyjdzie w każdą pogodę. Chodziliśmy w mrozie, chodziliśmy w deszczu, przemokliśmy tak, że wszystko nam pływało. Ja dzisiaj, jeżeli ktoś, a część z nas, was mnie zna, wie, że jestem po raz pierwszy od nie wiem kiedy w czapce. Ale ja się tak ładnie ubrałem dzisiaj ze względu na swoje imieniny i myślałem, że przyszliście mi złożyć życzenia, to się okazuje, że w sprawie sądu. Wszystkiego najlepszego! Dziękuję, nie, to jakby nagle nie. Wszystkiego najlepszego! Kochani, pani Ewa Stąpordowicka, bardzo proszę, zawsze z nami niezłomna, radca prawny, zawsze z nami, zawsze nam dużo tłumaczy i teraz nam też będzie chciała coś powiedzieć. Nie będę tłumaczyć, będę mówiła bardzo krótko, albowiem mój przyjaciel stojący Janusz Nagiecki, jeśli jest tak zimno albo źle się czuje, to kiedy rozmawiam z nim przez telefon, mówi: pamiętaj, musisz być zdrowa, bo jesteśmy Polsce potrzebni. A zatem, proszę Państwa, krótko, bo jesteśmy Polsce potrzebni. Kiedy zabierałam głos tutaj przed tym sądem 23 lipca, to widziałam morze światełek. Zarówno w tym dniu, jak i w tygodniu poprzedzającym, zarówno przed sądami w całej Polsce, ale także pod Sejmem, czy przed Sejmem i przed Pałacem Prezydenckim zgromadziły się setki tysięcy Polaków, którym nieobojętny jest los kraju, którzy nie godzili się na łamanie podstawowych zasad konstytucji, jaką jedną z nich jest zasada trójpodziału władzy. Proszę Państwa, 24 lipca wygłosił oświadczenie prezydent, który stwierdził, że zawetuje ustawę o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa. Wiele serc wlał nadzieję. Ja tej nadziei nie podzielałam, albowiem prezydent wcześniej wielokrotnie dał dowód temu, że nie jest strażnikiem konstytucji. Powiedział wtedy, że powołuje się na społeczeństwo i na państwo, jak również przyrzekł, że w terminie 2 miesięcy przedłoży swoje projekty zmieniające ustawy uchwalone. Dotrzymał słowa tylko w jednym, bo rzeczywiście dochował terminu. Jeżeli zaś chodzi o kształt tych projektów prezydenckich, to jak mówią znawcy przedmiotu, one, mówię potocznym językiem, one są jeszcze gorsze niż te, które były uchwalone, albowiem, proszę Państwa, całkowicie czwarta władza, władza sądownicza, została podporządkowana władzy wykonawczej. Świadczą chociażby o tym takie fakty, jak ten, że na 18 kandydatów zgłoszonych do Krajowej Rady Sądownictwa, tej Krajowej Rady Sądownictwa niekonstytucyjnej, większość to są osoby powiązane z ministrem sprawiedliwości, który jest prokuratorem generalnym, o czym Państwo wiecie, ale także wbrew konstytucji nadal wykonuje mandat posła. Czyli, proszę Państwa, wszystkie reguły łamiemy. Wśród tych 18 kandydatów, znaczy ja nie mówię oczywiście o Państwu, ja chciałam powiedzieć, że Państwo jesteście bohaterami w tym arktycznym mrozie, za co z całego serca dziękuję, tutaj stoicie. Proszę Państwa, wśród tych 18 kandydatów jest osoba w stanie spoczynku, sędzia. Tutaj panie sędzie na pewno to potwierdzą, że to absolutnie jest kandydatura łamiąca wszelkie reguły, bo sędzia w stanie spoczynku nie może kandydować, ale dodatkowego smaczku bardzo brzydkiego dodaje fakt, że on ma na swoim koncie kilkadziesiąt podobno. Nie chcę, bo ponieważ nie znam szczegółów, to nigdy staram się nie mówić tak, żeby ktoś mógł mi coś zarzucić, orzeczeń dyscyplinarnych. Ale proszę Państwa, wśród tych osób jest też sędzia, którego nazwisko tutaj pani sędzia Kuberska wymieniała, który kiedyś powiedział tak: jeżeli sędzia raz da się złamać, to już się nie podniesie. Panie sędzio, czy pan pamięta własne słowa? Bo my pamiętamy i zapamiętamy. Proszę Państwa, sędzia to zawód szczególny. Każdy z nas, prawników wykonujących zawody zaufania publicznego, składa ślubowanie. Ale tylko sędziowie
przyrzekają na wierność Konstytucji i czynią to przed prezydentem Rzeczpospolitej. Proszę Państwa, nikt sędziego z tego przyrzeczenia zwolnić nie może i my nie zwalniamy. Dziękuję bardzo. Brawo! Dziękuję panie. Brawo! Słuchajcie, ja kiedyś wam mówiłem, że mój dziadek miał fantastyczną myśl, przekazał, że jak ktoś chodzi i nie tupie, to go mają. W związku z czym potupmy teraz, trochę zanim do nas dojdzie Andrzej Kompa i na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania tupmy, tupmy, bo to rozgrzewa stopy bardzo dobrze. Wygląda głupio, ale co tam? Nie oddam, nie oddam mikrofon, jak nie założę szczepy. Ja go rozumiem. Dobrze, kochani, to mnie posłuchajcie, to szybciej ją założę. Dzisiaj łódzkie środowiska prodemokratyczne, dzisiaj obrońcy Konstytucji jednoczą się po raz kolejny tutaj, w tym ważnym miejscu, po to, żeby wyrazić to, o czym niektórzy politycy zapominają, czyli polską rację stanu. Polską racją stanu jest to, o czym mówiły wszystkie moje czcigodne przedmówczynie, to znaczy oraz Mirosław, to znaczy o tym, że władza sądownicza musi być niezawisła i niezależna pod każdym względem. To, że tylko tylu sędziów zdecydowało się uczestniczyć w procederze kooptacji kandydatury do wadliwej konstytucyjnie Krajowej Rady Sądownictwa, pokazuje, że środowisko w większości nas wspiera, ale to środowisko zostało w niesłychany sposób sposponowane. I ten sposób oddziaływania władzy, ten sposób oddziaływania poprzez podporządkowane media jest powszechny i on dotyczy wszystkich środowisk eksperckich, których rzekome przywileje chce się naruszyć. My nie możemy nigdy się zgodzić z tą logiką. Nie możemy zgodzić się z tym, żeby przeciętnemu polskiemu obywatelowi jeden czy inny przypadek sędziego, który złamał zasady, czy złamał prawo, przesłonił fakt generalny bezpiecznego, zdrowego systemu prawnego w Polsce. To jest nasze zadanie, byśmy to ludziom tłumaczyli wciąż i wciąż na okrągło. Chciałem też powiedzieć, że ta mądra maksyma, kadencja minie, wstyd zostanie, ona się odnosi także i do tego, że ci kandydaci, i może niech to będzie dla nich zachętą, nie mają wpływu, kogo oprócz nich z tej osiemnastki decydenci wybiorą. I ten wstyd powinien być tym większy, jeżeli ich współkandydaci to będą ludzie niegodni, bo razem z nimi będą zasiadać w Radzie, która jest jednym z organów sądownictwa i jednym z organów kontroli wewnętrznej w Polsce. Być członkiem Krajowej Rady Sądownictwa to jest zaszczyt. To jest jeden z organów konstytucyjnych państwa polskiego. Ale w tej sytuacji, w tej konkretnej sytuacji, to nie jest zaszczyt. To powinno przynosić wstyd albo być powodem refleksji, czy chce się uczestniczyć w takim działaniu. I to jest jedna rzecz, którą chciałbym dzisiaj powiedzieć, ale jest jeszcze druga, nad którą myślałem długo, ale skoro demokraci są tu dzisiaj razem, to ją powiem, przy czym chcę podkreślić, że to jest rzecz, którą mówię w własnym imieniu i nikt poza mną nie ponosi za nią żadnej odpowiedzialności. Myślałem długo, powiem to dzisiaj, mając nadzieję, że ona dotrze zarówno do nas wszystkich i wszyscy ją sobie przemyślimy, jak i do tych, którzy dzisiaj z różnych powodów przyjść tutaj nie mogli. Mamy za sobą bardzo długą drogę. Droga przed nami wydaje się jeszcze dłuższa. Widzimy, jakie są sondaże. Widzimy, jak wielu naszych współobywateli pozostaje obojętnych albo godzi się na to, co się dzieje z różnych powodów. Nasza praca jest bardzo ważna. Każda forma tej pracy jest niesłychanie istotna. I to stanie na mrozie dzisiaj też jest istotne. I chciałem powiedzieć, że kojarzą mi się takie słowa, które płyną przez naszą cywilizację od starożytności, które pierwsze wyraził może Homer, może Ezop. Grecy dzisiaj nadal sobie to powtarzają. Ischis ento enosi, w jedności siła. W pięknym herbie Belgii jest też taka dewiza, l'union fait la force, la force. Jedność tworzy siłę. W herbie Andory, virtus unita fortior, zjednoczona siła. Jest zjednoczona cnota jest silniejsza. Mógłbym tak długo wymieniać, ale chyba nikt nie powiedział tego tak pięknie jak Salustiusz.
Concordia res parve crescunt, discordia res maxime dilabuntur. Zgoda niewielkie rzeczy wywyższa, niezgoda wielkie rzeczy rujnuje. W herbie, w dewizie Stanów Zjednoczonych jest też takie hasło e pluribus unum, z wielości jedność. Dewizą RPA jest hasło jedność to różnorodność. I teraz my będziemy tej jedności moim zdaniem niesłychanie potrzebować. Jedności i zaufania sami do siebie nawzajem. Polscy politycy muszą zrozumieć to, że muszą iść wszystkie środowiska, które się nie godzą z tym, co się w tej chwili w Polsce dzieje, razem. Ja nie mówię, że oni mają stać się jedną partią. Ja nie mówię, że mają rezygnować ze swoich haseł partyjnych i programów, ponieważ przez lata mnie w Polsce bolała bezideowość polskiej polityki. I to, że hasła wymyślono na potrzeby kampanii wyborczych, a nie miano je głęboko w sercu. Ale nasi politycy, także ci rządzący teraz, to jest odzwierciedlenie naszego społeczeństwa, to jest odzwierciedlenie nas. I tak samo my musimy pozostawać razem w jedności. Jeżeli gdzieś wkradnie się brak zaufania, to trzeba to sobie wyjaśnić. Jeżeli gdzieś powstaną wątpliwości, to trzeba podejść do drugiego człowieka, jak do człowieka, powiedzieć mu to, porozmawiać z nim. Jeżeli nam nie wyjaśni, jeżeli wątpliwości w naszym sercu pozostają, to odbądźmy drugą rozmowę i trzecią, i czwartą. To dotyczy i polityka, i zwykłego działacza prodemokratycznego, i zwykłego obywatela. Potrzebujemy jedności i wszystkie organizacje, które działają, działają dla dobra. Tego, o co nam chodzi, czyli zachowania demokracji, zachowania wolnej Polski i zachowania przyzwoitości państwa polskiego. Bardzo nas wszystkich wzywam do tego, byśmy swoje wątpliwości wyjaśnili razem wobec siebie. Bo jeżeli my nie potrafimy okazać sobie zaufania w jakiejkolwiek sytuacji, to jak możemy oczekiwać, że nasze społeczeństwo będzie pełne zaufania do tego, co chcemy powiedzieć? Jeżeli przez chwilę zwątpimy w to, czy jesteśmy otwarci, to jak możemy oczekiwać tego, że nauczymy nasze społeczeństwo, by było obywatelskie, otwarte i empatyczne? Proszę, apeluję o to, byśmy to wszystko sobie, co trzeba, w każdej sytuacji, przed wyborami samorządowymi, przed wyborami parlamentarnymi, przed naszymi wspólnymi zebraniami, przed wszystkimi naszymi inicjatywami wyjaśniali razem. I pamiętali, że przeszliśmy razem już tak długą drogę, że następną jej część też musimy przejść wszyscy razem. Dziękuję bardzo. Obiecałeś. Uwaga. Chwila dla reporterów. Kochani, dziękuję wam bardzo za dzisiejszy wieczór. Dziękuję, że byliście z nami. Dziękuję paniom sędziom. Dziękuję wszystkim zgromadzonym. Powtarzam, zawsze będziemy stali za tymi, których się krzywdzi, którym się odbiera możliwość normalnej, rzetelnej, uczciwej pracy. Bo jak mówił nasz patron Władysław Bartoszewski, warto być przyzwoitym. Serdecznie wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia przy najbliższej pikiecie.